Dawno, dawno temu w wielkim mieście żył chłopiec o imieniu Kai i dziewczynka Gerda. Mieszkali na tej samej ulicy, tak blisko siebie, że wystarczył zaledwie jeden krok, a już byli razem. Kiedy przychodziła zima, dzieci bawiły się razem na strychu, skąd przyglądały się spadającym płatkom śniegu. Każdy z płatków był inny i każdy miał inny, wymyślny kształt. W świetle latarni wyglądały jak rój śnieżnych pszczół. Stara babka mówiła, że są to pszczoły królowej śniegu. Podobno, gdy nadchodzi noc, królowa szybuje nad miastem w księżycowej poświacie i maluje mrozem na szybach cudne kwiaty. Tej nocy małemu Kajowi wydawało się, że widzi białą damę ubraną w lodową suknię i w kryształowej koronie na głowie. Ale był to chyba tylko sen. W tym samym czasie, na samym końcu świata, żył diabeł tak sprytny i zmyślny, że sam zrobił przedziwne lustro, w którym wszystko, co piękne i dobre, wyglądało jak największe szkaractwo. Diabeł był niezmiernie dumny ze swego wynalazku. Pewnego dnia, gdy leciał po przestworzach do swoich czarcich braci, lustro wypadło mu z łap, i spadając na ziemię z hukiem, rozbiło się na tysiące kawałków. Narobił diabeł kłopotów co niemiara, bo gdy taki kawałek wpadł komuś do oka, ten widział wszystko na opak. Spostrzegał tylko to, co złe i brzydkie, dobra w ogóle nie zauważając, aż w końcu jego serce stawało się zimne jak sopel lodu. Taki właśnie, maleńki okruszek szkła z diabelskiego lustra, wpadł pewnego dnia do oka Kaja. Niestety, okruszek wpadł tak głęboko, że dotarł aż do serca i utkwił w nim mocno. Odtąd Kajowi nic się nie podobało, był wiecznie niezadowolony, nikomu złośliwych uwag nie szczędził. Przedrzeźniał każdego, kto mu stanął na drodze. Pewnego wieczora pokłócił się z gardą straszliwie o jakąś błachostkę. Zdenerwowany, trzasnął drzwiami, wziął sanki i popędził na plac, gdzie bawili się inni chłopcy. Niespodziewanie zerwała się wielka śnieżyca, wszystkie dzieci znikły, a na placu został jeden kaj. Nagle poczuł, że Ktoś ciągnie jego sanki. Nie wiedział kto, bo śnieg padał tak gęsto, że nic nie można było dostrzec. Saneczki Kaja jechały coraz szybciej i szybciej, aż w końcu zatrzymały się na skraju miasta. I oczom chłopca ukazała się piękna, biała postać. Królowa śniegu! Nie bój się, mój mały, ze mną nic złego ci się nie stanie. Zimno ci jeszcze? Widzę, że cały drżysz. Kobieta pocałowała leciutko chłopca, a jej pocałunek był zimny jak lód. Trafił prosto do serca Kaja, w którym tkwił już kawałek potwornego lustra i zmroził je do końca. Serce chłopca było teraz twarde i zimne, jak kawałek lodu. Od tej pory chłopiec nic nie czuł i nic nie pamiętał. W mgnieniu oka zapomniał o rodzicach i o małej Gerdzie. Myślał jedynie o królowej, która wydawała mu się najpiękniejszą i najmądrzejszą istotą na Ziemi. Królowa zabrała go do swego lodowego pałacu o stu kryształowych komnatach, w których mieszkała Zorza Polarna. Było tam pięknie, ale tak. Pusto i smutno, że na sam widok robiło się zimno. Pośrodku największej z sal, na zamarzniętej tafli lodowego jeziora, siedziała królowa na kutym z lodu tronie. A mały kaj bawił się kawałkami lodu i układał z nich najrozmaitsze wzory. Było to jego jedyne zajęcie. Poza tym nic go nie bawiło, nic go nie cieszyło. Tymczasem Gerda bardzo się martwiła, że jej przyjaciel tak długo nie wraca. Zapomniała już dawno o sprzeczce i o wszystkich przykrych słowach, które tego wieczora usłyszała od Kaja i z niecierpliwością wypatrywała go przez okno. Lecz Kai nie wracał. W końcu dziewczynka zasnęła, a gdy obudziła się następnego ranka, chłopca nadal nie było. Wielkie łzy popłynęły po policzkach dziewczynki, a najgorsze myśli pojawiały się w jej głowie. W końcu, nie zastanawiając się długo, postanowiła wyruszyć na poszukiwanie przyjaciela. Czy ktoś widział małego chłopca? Nie przypomina pan sobie chłopca z sankami? Ale w całym mieście nikt nie widział Kaja. Gerda nie traciła nadziei, pukała do każdych drzwi, wchodziła w każdy zakamarek, zatrzymywała każdego przechodnia. Na marne. Nikt nic nie widział, nic nie słyszał. Zrezygnowana usiadła na ławce i gdy planowała, co ma dalej robić, nadleciała wielka czarna wrona, kracząc skrzekliwie. Kra, kra! Ładny dzisiaj mamy dzień, prawda, dziewczynko? Kra! Nieprawda. To najsmutniejszy dzień w moim życiu. Oj, widzę, żeś nie w humorze! Kra, kra! Nie mam powodów do radości. Szukam mojego przyjaciela. Może ty widziałaś małego chłopca w czerwonej czapeczce? Kra, kra! W czerwonej czapeczce powiadasz kra! A, Tak, coś sobie przypominam! Krak. Tak, zabrała go biała dama! Krak. Królowa śniegu? Powiedz mi, wrono, gdzie ona go zabrała! Kra! Jak to gdzie? Do krainy wiecznych śniegów! kra, kra! Moje dziecko, to daleko, bardzo daleko! kra, Czy wiesz, gdzie to jest, wrono? Zaprowadź mnie tam, bardzo ci proszę! Krak. To straszna kraina. Tam słońce nigdy nie wschodzi, kra kra. Wiatry wieją, a śnieg sypie w oczy, kra kra. Pomogę ci jednak, bo mi żal kra twojego przyjaciela. Zaprowadzę cię do znajomego Renifera, kra kra. On zna te strony doskonale, a mrozy i chłód mu nie straszne, kra kra. Służył kiedyś u królowej śniegu, kra. Do jej sań był za. Oprzężony, kra-kra! Wieczorem Wrona zaprowadziła małą Gerdę do swego przyjaciela. Renifer wysłuchał w skupieniu opowieści i milczał długo, zanim się odezwał. Ciężkie to zadanie, Gerdo. Pomogę ci, bo wiem, że sama nie dasz sobie rady. Ale musisz wiedzieć, że niebezpieczna czeka nas wyprawa. I jeszcze jedno. Twój przyjaciel na pewno już nie jest taki sam jak kiedyś. Królowa zmroziła jego serce tak mocno, że teraz nawet nie pamięta o twoim istnieniu i może cię nie poznać. Już o świcie Gerda wyruszyła wraz z reniferem w drogę długą i ciężką. Szli przez zaspy śnieżne, omijając lodowe przeręble. Wiatr wiał im prosto w oczy, a ręce grabiały z zimna. W pewnym momencie dostrzegli białe wrota pałacu. Weszli do jednej z kryształowych komnat. Pośrodku siedział Kai, pochylony nad swoją lodową układanką. W pałacu nie było królowej śniegu, bo akurat pojechała dalekim krajom zimę zawieść i popruszyć górskie szczyty śniegiem. Gdy Kai podniósł głowę, ujrzał Gerdę, ale jej nie poznał. Wpatrywał się w nią tylko ciekawie. Kim jesteś? Kaj, nie poznajesz mnie. To ja, Gerda. Nie wiem, o kim mówisz. Nie znam cię. Dziewczynka, zobaczywszy, że w ten sposób nic nie zdziała, zaczęła po cichutku śpiewać ulubioną piosenkę Kaja. Była to bardzo smutna piosenka. Oczy chłopca zrobiły się wielkie, a po policzku Zaczęła spływać łza. Wraz z tą łzą wypłynął z jego serca odłamek szkła. Serce Kaja zaczęło topnieć, aż zupełnie zmiękło. Królowa śniegu nie miała już władzy nad Kajem. Gerdo, moja droga, gdzieś się podziewała, czemuś mnie samego zostawiła. Gdzie ja jestem, Gerdo? Nic nie rozumiem. Długo jeszcze Gerda wyjaśniała chłopcu, co tak naprawdę się stało, a on słuchał i nie mógł uwierzyć, że jeden kawałek szkła i jeden mroźny pocałunek mogły tyle zła zasiać w jego sercu.